pani profesor dokonała pięknej paraboli. Zaczęła od Pana Boga, który szedł do serwisu i zakończyła lodówką, która też potrzebuje serwisu. Ja myślę, że jesteśmy właśnie w takiej sytuacji. Nam się wydawało, że wróciliśmy do kapitalizmu. Jest zupełnie zgoła inna sytuacja, to jest globalizm. Zatem stare metody, związki zawodowe, strajki, one nie mają żadnego znaczenia. My jesteśmy w tej chwili społeczeństwem bankomatowców, karty bankomatowej. Tak jak kiedyś dzieci pytałem, czy wiedzą, skąd się bierze mleko, powiedziały, że oczywiście, ze sklepu. Spytajcie swoich dzieci, skąd się biorą pieniążki, z bankomatu. A zatem, żeby zmienić ten świat przynajmniej tak, żeby on się nie rozwalił, przy czym kapitaliści nie muszą się martwić o te widły, bo ich w Warszawie nie ma. Sprawdziłem to kiedyś. Widzę nie ma, czy kapitalistów? Tak. Dlatego myślę, że trzeba zupełnie inaczej na to wszystko spojrzeć. Przy czym my w tej chwili mówimy o grajdole europejskim, proszę Państwa. A za nami za chwilę idzie bomba, która wejdzie do tej Europy, po prostu sobie wejdzie. Bo już w tej chwili nie jesteśmy w stanie ludzi zatrzymać. Dziękuję. Bardzo dziękuję.